Rozmawiam z panią Ewą Urą. Eweliną, przepraszam. Która dzisiaj właśnie pokazała nam swoje prace, które się nazywają jak? To jest traktat manekinów. To jest cykl fotografii czarno-białych, inspirowany sklepami cynamonowymi Brunona Schulza. Także opowiadający o historię człowieka straconego w świecie, w sobie i ogólnie tracący pewne poczucie świadomości. Tutaj wyszła z pani polonistka. Tak, tak. To inspiracje chyba jeszcze pozostały z czasów studiów. Także sklepy cynamonowe i traktat o manekinach Schulza. A tym razem jest to traktat manekinów, żeby nie powielać artysty. Pani jest w tym sandomierskim towarzystwie pasjonatów fotografii, tak? Tak. Od kiedy to? Od października 2010 roku. Czyli dość nie ma roku jeszcze, prawda? Nie, jeszcze. Ale nie. Oczywiście pani wcześniej chyba fotografowała tak z pewnymi ambicjami, prawda? To znaczy pojawiały się pewne pomysły, pojawiały się pewne myśli na temat fotografii, żeby zacząć tworzyć już poważniej, także nie było może po prostu narzędzia do pracy. Teraz jest i teraz myślę, znaczy, że... Znaczy ma pani na myśli aparat dobry jakiś, tak? Jakim pani fotografuje ten? Nikonem. No, strzałką. Tak. Także no po prostu nie było narzędzia do pracy i teraz jest i teraz tworzę. Jest łatwiej po prostu. Jest łatwiej. Wie pani, bo podobno fotografować można nawet pudełkiem po butach, tylko dziurkę trzeba zrobić, prawda? Się. To wszystko prawda. Czyli kamera obskura, tak zwana. Fotografia otworkowa. Można robić pudełkiem po butach, pudełkiem po zapałkach. Jednakże w pracy fotoreportera było niezbędne narzędzie, także musiałam już podjąć pewne kroki do tego, aby zakupić lepszy sprzęt. Rozumiem. Fotoreportera, ale rozumiem, prasowego, tak? Tak, prasowego. Bo pani w tej chwili pracuje również, tak? Współpracuje pani z tygodnikiem na Nadwyślańskim? Tak, zgadza się. Ta współpraca polega również na pisaniu? Tak, zgadza się. I jaka tematyka to pani sobie wybiera? Czy... To znaczy, to są reportaże o ludziach, to są reportaże z imprez, z różnych fajnych okoliczności, które mamy w Sandomierzu. Rozumiem. Fotografią powiedzmy zaczęła się pani interesować i fotografować poważniej od dawna? To znaczy fotografią tak na poważnie, jeśli to tak mogę nazwać, zajmuję się od lutego tego roku. Tak? Czyli stosunkowo wcześnie. A te odbitki to są robione czarno-białe klasycznie, tak? Czy komputerowo? Wszystkie były lustrzanką cyfrową, także wysyłane i, aha, i czyli nie za pomocą ciemni. Czyli laboratorium pani nie. No dzisiaj się korzysta z gotowych, prawda, usług związanych z robieniem obrazów, prawda? Dziękuję bardzo, bo jeszcze muszę. Dziękuję bardzo.